Cześć! Ja jestem Grzesik, a to jest kanał Just Freestyle. Dzisiaj część druga, 6 trików dla początkujących graczy, a dzisiaj są ze mną inni goście. Trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy w kategorii dziewczyn. Cześć! Żaneta. I trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w kategorii Rookie Battle, wasz ulubieniec, Progress! A zaraz, ja miałem czwarte miejsce. No tak. Kurde, słońce wyszło. Przyciemnie. No tak, czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata, ale za to trzecie miejsce w Polsce w kategorii U18. Więc kurde, mamy tu skład. No ja nie wiem, ja nie będę się chwalić swoimi osiągnięciami. Założyłem Just Freestyle. Wow. Jak myślicie, jesteście początkującymi czy zaawansowanymi freestylerami? No już tyle lat gram, to no, ty to już w ogóle, ty jesteś weteran freestyle. Stary wyjadacz. Progres gra rok, a ty grasz, Żaneta? Prawie 4. 4 lata, ja 8. Więc mi się wydaje, że już mamy te fazy początkujących za sobą i znamy doskonale te triki, które zaraz pokażemy. Ale zanim przejdziemy, pokażcie tutaj, jest tutaj znaczek subskrypcji. Wejdźcie tutaj, będziecie śledzić nasze triki, nasze poradniki, no i takie filmiki jak te. No i dobra, przechodzimy do trików, tak? Tak. Dobra, zanim zaczniemy, to ten odcinek jest stworzony na prośbę Dominiki Turkowskiej, która domagała się w komentarzach o tę następną część 6 trików. Więc i oto jest. Na pierwszy ogień idzie... Czekajcie. Weź ten ręcznik. No, teraz lepiej, Progres. Na pierwszy ogień idzie znowu naleśnik, ale tym razem nieco inny. Jest to takie odbicie piętą. Podczas kapek wybijcie piłkę do góry. Jak wysoko? No mniej więcej na wysokość waszej głowy. Im wyżej wybijesz, tym mocniej piłka odbije się od pięty. Postaw stopę stawiając ją na palcach i wystaw piętę tak pionowo jak tylko się da. Wyceluj dobrze, by piłka odbiła się od środka pięty i czekaj, aż pięknie ci się odbije. No, myślę, że trudne to dla was nie będzie. Więc czas na trik numer 2. Nasza druga propozycja to jest kombinacja slapa i reverse crossa. Jest to combo, które często gra Żaneta. Musicie najpierw wyrzucić slapa mniej więcej na wysokość waszych bioder, potem postawcie nogę, którą wyrzucaliście slapa i wyskoczcie z prawej nogi, wcześniej podnosząc lewą nogę. Potem wystarczy wybić reverse crossa i tak oto zrobiliście jakże piękną kombinację. Powinno to być zrobione spokojnie, dbajcie o styl. Lecimy dalej. Trik numer 3 to takie efektowne odbicie od ziemi. No, gwarantuję, że jeśli ktoś to zobaczy pierwszy raz, nie będzie wiedział, co się dzieje. A jest to naprawdę proste. Podczas kapek pozwólcie piłce odbić się od ziemi. Kiedy to nastąpi, uderz piłkę podeszwą buta w stronę ziemi i kiedy piłka będzie odbijać się drugi raz od ziemi, wystawcie piszczel i pozwólcie piłce samej z siebie odbić się od waszego piszczela. Im mocniej uderzysz piłkę podeszwą, tym będzie to dynamiczniejsze. I co? Trudne? Nie. Następny. No to teraz usiądźmy i zobaczmy na propozycję od Progresa. Jest to turlanie piłki od uda do uda. Kiedy Progres zaczynał z freestyle futbolem na naszym obozie, to właśnie takiego triku już nauczył się po paru dniach. Więc czemu i wy nie macie tego zrobić? No właśnie. Podczas kapek w stylu sit down przyjmijcie piłkę na udo, tuż przy kolanie i płynnym ruchem, niczym po zjeżdżalni zrobionej z waszych nóg, przekierujcie piłkę do drugiej nogi. Później opanuj piłkę i zrobiłeś bardzo ładny trik gwiazdę. Piątka! A piątym trikiem będzie znowu naleśnik, tylko że tym razem w stylu sit down. Podczas kapek wybijcie piłkę do góry i ułóżcie stopę wewnętrzną stroną lub zewnętrzną. I po prostu czekajcie, aż wasza futbolówka pięknie i zgrabnie odbije się od waszej stopy. Oj, można wiele fajnych rzeczy zrobić z naleśnikami. Lubicie naleśniki? Napiszcie w komentarzach. Kurczę, ale ten czas szybko leci. Czas na ostatni trik. A ten trik to zagranie, które doskonale zna Progres. Popatrzcie tylko. A co to miało być? Kurde. A, dawaj. No dobra, stresował się chłopczyna, wybaczcie mu. Ostatnim trikiem będą odbicia piętą od ziemi. I można to robić na wiele sposobów. Jedną nogą, obiema, prawą, lewą, w aucie, w inie. To już niech wejdzie w wasza inwencja twórcza.
Zresztą jak we wszystkich trikach we freestylu. Tu ma być wasza inwencja twórcza. Podczas kapek pozwólcie odbić się piłce od ziemi, a potem uderzcie ją z powrotem w kierunku ziemi piętą. Szybko zabierzcie nogę na bok i tak oto zrobiłeś fajny trikers. To było 6 trików dla początkujących graczy. Ze mną dzisiaj byli Brzezik. Czekaj, ale to mój kanał. Dobra, możesz kontynuować. Myślałem, że tworzymy duet. Dobra, to było 6 trików dla początkujących graczy. Jeśli wy chcecie jakiś odcinek, macie problem z jakimś trikiem, macie jakieś propozycje, piszcie w komentarzach. No nie wiem, wy też jakieś. Piszcie w... Tak. Jakie chcesz odcinek? Jak widzowie coś wybiorą fajnego, to na pewno nagramy. Dobra, dobra. Jeśli jakiś trik wam sprawił problemy, napiszcie teraz w komentarzu trik 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 i wróćcie tu za 2 tygodnie w odpowiedzi do waszego komentarza. Napiszcie, czy już go umiecie, ale oczywiście musicie trenować. To była część druga. Jeśli chcecie zobaczyć pierwszą część 6 podstawowych trików, to macie, o tutaj link się pojawi. Tak, a jeśli chcecie jeszcze trudniejsze triki, no to piszcie w komentarzach. Ale żeby podbić te wszystkie triki, nie zapominajcie o jednej najważniejszej rzeczy. Po prostu trenujcie? Po prostu trenujcie! To tylko tyle wystarczy? Tak! To takie... To zmarnowałem rok treningu, bo myśląc, że tylko poradniki mi pomogą? Poradniki też! Ale trenowałeś, to najważniejsze. No. Dobra, idziemy tutaj w progresa troszeczkę pocieszyć. Ale pamiętajcie, po prostu trenujcie. Po prostu trenujcie. 3 godziny przed komputerem oglądałem poradniki dla Just Freestyle. Ale też trenowałem. No, możemy już kończyć. Fajnie było.